Artur Maras, dzień dobry. Dzisiaj moim oraz Państwa gościem jest Anna Maria Wesołowska, najsłynniejsza sędzia w Polsce, aktualnie w stanie spoczynku. Dzień dobry. Witam serdecznie. No właśnie, stan spoczynku to taka emerytura dla sędziego, ale mam wrażenie, że Pani na emeryturę się absolutnie nie wybiera. Jest Pani w tylu miejscach w Polsce, ma tyle różnych spotkań, ostatnio chociażby w Szydłowie na zaproszenie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Skąd Pani bierze w ogóle energię na to wszystko? Od Was, od ludzi. Wczoraj fantastyczna młodzież, fantastyczne dzieciaki, społeczność, która ma łzy w oczach, kiedy mówimy o wartościach, o rzeczach ważnych. To daje ogromną siłę, ponieważ ja wiem, że jestem ludziom potrzebna. Moja mama nauczyła mnie takiej podstawowej chyba w życiu zasady. Tyle jesteś wart, ile dajesz z siebie innym. Ja dzięki tym ludziom, dzięki temu, że jesteśmy tak fantastycznym społeczeństwem, troszeczkę zagubionym, podzielonym, ale mamy w sobie dużo wrażliwości, tę siłę z ludzi czerpię. Pani przede wszystkim daje wiedzę, pewną edukację. Jak to jest z tym stanem świadomości prawnej w Polsce? Niestety ta edukacja ciągle kuleje i po prostu nie ma. Kiedyś, kiedy siedziałam za stołem sędziowskim, miałam takie mylne przekonanie, że jak będę rzetelnym sędzią, to będę ludziom służyć. Dzisiaj wiem, że prawo będzie ci służyć, jak je poznasz. Niestety ono do nas nie przychodzi. Zorientowałam się wtedy, kiedy nagle zobaczyłam, że przepis, który obowiązuje od lat, jest w Polsce martwy. Dzisiaj dla tego przepisu chociażby warto jeździć po Polsce. Jest konstytucyjnie zagwarantowane prawo każdemu dziecku, że mamy obowiązek wysłuchać dziecko w sprawach je dotyczących. Sąd ma taki obowiązek bez względu na wiek dziecka. Tylko wtedy może od tego odstąpić, kiedy dziecko nie jest gotowe na to. Wysłuchań jest w Polsce bardzo mało, a przecież mamy ile rozwodów? Co trzeci związek w Polsce się rozpada. I w każdej z tych spraw dziecko ma prawo do wysłuchania, nie przesłuchania, bo mylimy to. To nie jest dowód przeciwko rodzicom, to ma się odbyć w przyjaznym pokoju. Tego się nie protokołuje, tego się nie nagrywa. Dziecko ma stać się podmiotem w trudnych dla niego sytuacjach. A kto ma zdecydować o tym, co z dzieckiem, chociażby w sprawie rozwodowej? Dziecko właśnie? No dziecko, dlatego że ono najmocniej przeżywa to, co się dzieje. Dajmy mu prawo do wypowiedzenia się. Proszę zobaczyć, jak ważna informacja, nie tylko zresztą dla dziecka, dla rodziców również. Dlatego, że dziecko jest często kartą przetargową w konfliktach okołorozwodowych, kiedy rodzic nagle zauważa, że przecież to dziecko jest tak ważne, że od dziecka może wszystko zależeć. Rodzice sobie ustalą, tydzień z mamusią, tydzień z tatusiem, opieka naprzemienna. Ale dziecko powie, nie, ja chcę mieć swoje miejsce na ziemi jak normalny człowiek. I jeżeli życzenie dziecka będzie rozsądne, sąd musi uwzględnić rozsądne życzenie dziecka. Prawda, jaka ważna informacja dla całego społeczeństwa, ile może zmienić w naszych rodzinach. Moim marzeniem jest, żeby rodziny były całe, żeby rodziny się nie rozpadały tak naprawdę nieraz z byle powodu. A tak z tego powodu z reguły, że nie potrafimy się porozumieć. Brak komunikacji między nami. Pani też dużo mówi o empatii, potrzebie empatii, że tak naprawdę gdyby to działało, to być może znacznie mniej spraw w ogóle było w sądzie. Oczywiście, empatia i szacunek dla innych, dla inności, że nie zawsze te motyle w brzuchu się liczą, prawda, ale szacunek, Olga Tokarczuk pięknie powiedziała o miłości, że miłość to przede wszystkim czułość, bo czułością nikogo nie skrzywdzisz, a tą źle rozumianą miłością, tym zauroczeniem, zazdrością, niezrozumieniem, że masz prawo do tego, żeby być innym, no niestety często siebie krzywdzimy. I tu też jest taki brak świadomości, prawda? Pani mówi tyle o emocjach, o uczuciach, że mam wrażenie, że jest Pani bardzo wrażliwą osobą. A czy w trakcie procesu na sali sądowej sędzia jest w stanie wyłączyć emocje? Nie, ja miałam takie sytuacje, że miałam łzy w oczach. Przez moment te łzy mi nie leciały, jak
Pani minister, również sędzia, powiedziała, że sędzia, który zapłacze na sali, powinien zrezygnować z zawodu. Wtedy udawałam Sfinksa przez jakiś czas. Ale nagle doszłam do wniosku, chyba to była jakaś sprawa z skrzywdzonym dzieckiem, że jeżeli te łzy przestaną mi płynąć, to przestanę być sędzią. Bo to wtedy nie ma sensu. No, tak się nie stało. Nie stało się i do dzisiaj. Nawet na wspomnienie niektórych spraw niestety, ale łzy w oczach się ukazują. Jest dużo jeszcze przemocy. Ja chciałabym, żeby każde dziecko w Polsce było szczęśliwe. Wczoraj mówiłam o tych rozwodach i widziałam te smutne oczy dzieci. Mówiłam o przemocy, alkoholu. Wie pan, jakie są marzenia polskich przedszkolaków? Podejrzewam, że być może rodzina, bliskość. Rodzina, ale czego oczekują od swoich rodziców? Zawsze zadaję takie pytanie. Czego oczekujecie od swoich rodziców, żeby wasze buzie były uśmiechnięte i szczęśliwe? Stawiam na uwagę albo miłość po prostu. Na czwartym miejscu. Dzieci mówią inaczej troszkę, ale to jest na czwartym. Co jest bliżej? Śmiało, myślmy. Bliskość, obecność? Nie. Nie zgadujemy. 100 tysięcy polskich przedszkolaków przeszło przez moje ręce i wszędzie marzenia są takie same. Czy to jest Warszawa, czy maleńka wieś. Żeby rodzice się nie kłócili. Żeby tata nie mówił na wysokiej tonacji, bo oni się kłócą, pani sędzio. Zamykają drzwi i myślą, że ja nie słyszę. Ale ja słyszę i nie mogę oddychać, bo tu mnie wszystko boli. Czyli żeby czuły się też bezpiecznie po prostu, tak? One chcą rodziny. Pełnej, dobrej. Żeby... Rodzice nie bluźnili, jest na drugim miejscu. A na trzecim, żeby nie pili i nie palili. I pytam, a co ci to palenie taty tak przeszkadza? Czekam, no bo to brzydko pachnie. Ale maluch mówi, bo ja kocham mojego tatę. Ja chcę, żeby on był zdrowy i długo żył. I proszę zobaczyć, gdyby ta wiedza dotarła do rodziców, przecież staralibyśmy się przynajmniej nie mówić na wysokiej tonacji. Dlatego wczoraj w Szydłowie już ustaliliśmy, dzieciaki rysują swoje marzenia, co czują, kiedy rodzice się kłócą i wszędzie będą ich rysunki. I to jest ta edukacja również z zakresu prawa. A kiedy ta edukacja powinna się zaczynać, pani zdaniem? No w tym miejscu właśnie, od przedszkola, żeby małe dziecko też wiedziało, jak się bronić przed przemocą. Do mojego sądu przychodzą nawet przedszkolaki. Oczywiście nie na prawdziwą rozprawę, bo na prawdziwe zapraszam młodzież starszą, ale te maluszki, jak zobaczą policjanta, zobaczą kajdanki, zobaczą areszt, to wychodzą, mówią, nie pchaj mnie, bo cię zamkną. Zaczynamy zauważać, gdzie są granice między dobrem a złem, wygłupem a przestępstwem, żartem a wykroczeniem. Te granice nam się kompletnie pozacierały, nie tylko naszym dzieciom, ale nam dorosłym. Przymykamy oczy na wiele rzeczy. Opowiadam zawsze taką historię chłopaka z różą, który popełnił rozbój. Trochę nieświadomie, bo rozbój to jest dawaj złotówkę, bo jak nie to w główkę, to już jest rozbój. Kiedy pytam, czy chłopak ten jest przestępcą, rodzice nie, bo to może być ich synek. Dzieciaki nie widzą w tym przestępstwa, nikt nie podniesie ręki. Ale podnoszą jeszcze maluszki. Tak, bo nie wolno nikomu zabrać zeszytu, ołówka, gumki, nie wolno nikogo uderzyć. Czyli rodzimy się z wiarą w to, że świat jest dobry i sprawiedliwy. Później to my dorośli niestety spłaszczamy te granice, prawda? No właśnie, to co potem dzieje się w życiu takiego człowieka, że zbacza z tej, powiedzmy, no, drogi prawości, że nagle no ma konflikt z prawem? Nie ma świadomości prawnej, że od 17 roku życia odpowiadasz jak dorosły, tam jest więzienie, gdzie jest, tam jest areszt. Dzieci, które przychodzą do mnie na salę w kajdankach i mówią, pani sędzio, nie wiedziałem, nie sądziłem, młodzież dzisiaj tak postępuje, gdyby nie ta puszka piwa, skręt marihuany, ja w życiu bym tego nie zrobił. Jestem dobrym człowiekiem, ja to wiem. Tylko nikt go nie nauczył, że nie wolno przekraczać granic. Dlatego napisała pani poradnik? Dlatego napisałam poradnik. Ten poradnik nosił kiedyś tytuł Sędzia Wesołowska doradza nauczycielom i uczniom. Tam jest kilkadziesiąt prawdziwych historii młodych ludzi z mojej prawdziwej sali rozpraw. Chyba najłatwiej dotrzeć, prawda? Najłatwiej dotrzeć. Jestem nieinternetowa, ale w ubiegłym roku ukazał się e-book.
ponieważ no, zagrożenia są nowe. Jest mowa nienawiści, jest internet. I też zajrzyjcie do niego. To dla młodych ludzi jest skarbnica wiedzy, również dla ich rodziców. Staram się pokazywać to, co dzisiaj jest ogromnym zagrożeniem, a my nie zdajemy sobie z tego sprawy. Bo ponieważ mamy w sobie dużą wrażliwość, to jak przeczytamy, to zaczynamy inaczej o tym świecie myśleć. Przez chwilę się zastanawiamy, zatrzymujemy i to jest ważne. A czy prawo nadąża za życiem, za tymi zmianami, które mamy, chociażby internetem, hejtem? Prawo to przede wszystkim zasady. Gdybyśmy przestrzegali zasady, prawo nam nie byłoby potrzebne. Internet, no jest to nowość, jest to no już dzisiaj nie nowość, ale przecież gdybyśmy szanowali podstawowe zasady, nie rób drugiemu, co tobie niemiłe, przecież nie byłoby hejtu. Czyli nieważne jest, nie to jest ważne, żeby zmieniać prawo. Co z tego, że zaostrzymy przepisy? Tak ma być. Teraz każdego młodego człowieka przestrzegam. Kodeks, ustawa o postępowaniu w sprawach nieletnich ma być poważnie zaostrzona. Maluchy będą mogły trafiać do ośrodków wychowawczych. Ale przecież to nie o to chodzi. Nie naprawimy tym rzeczywistością. Samym prawem nie naprawimy rzeczywistości, ponieważ nie ma takiego prawa, które by nam zagwarantowało szanowanie prawa. Ale naprawimy edukacją i to już edukacją, pani misja. Tak, i wartościami. Powrotem do świata wartości. Dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Dziękuję. Państwu oczywiście za uwagę. Sędzia Anna Maria Wesołowska była moim oraz Państwa gościem.